Na początek standardowo zapraszam Was do zostawienia kciuka w górę, oczywiście jeżeli materiał Wam się spodoba. Dziękujemy za wsparcie, a teraz pytanie dla Was. Jaka akcja ze wszystkich dotychczasowych majorów utkwiła Wam najbardziej w pamięci? A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam do sedna dzisiejszego materiału. Capitulates 6-15. Przed przejściem do tych niesamowitych klipów muszę tutaj zaznaczyć, że są to tylko i wyłącznie akcje z obecnie trwającego majora w Londynie. Uważam, że nie opłaca się pokazywać różnych świetnych sytuacji ze starszych majorów, bo zapewne każdy wcześniej miał okazję je zobaczyć. Także zapraszam Was do obejrzenia pierwszej wyjątkowej według mnie akcji. That's pretty cool. No, please don't tell me. Oh my god! How is that a prank? How is this real life? That is beautiful. Again. That's good mechanics. That's a, you trained, no, dude. That doesn't make any sense. He's clearly trained. Druga sytuacja nie wygląda już tak zjawiskowo, jednak pokazuje, w jaki sposób czasami pozornie małe rzeczy potrafią wpłynąć na daną rundę. Tutaj XQ-Rate zdecydowanie wykazał się zarówno inteligencją, jak i sprytem. Zresztą zobaczcie sami. It's half then, who knows? Again, let's not underestimate them. The T side was a struggle, but the CT side is where comfort is. It's where the plush pillows are, the silk robes, the slippers, the massage oil. XQ-Rate trying to give himself a gap, and that's going to work absolute wonders. Spots the second player coming out of the boiler as well. He can alert his teammates and they can keep a... 23-letni Nicholas Gate akcją, którą za chwilę ujrzycie, dowiódł, że w 100% zasługuje na drużynę, w której obecnie się znajduje. Z North Academy został wypożyczony do Optic i teraz na majorze robi naprawdę niesamowite rzeczy. Where a rush is likely. Let's say you're playing the balcony on Inferno. Let's say you're playing the drop on Cobblestone when it was in the map pool. Still available on Faceit, of course. Or another place. A 5-7 and or a smoke to accompany. It can be super powerful. We've got Yugi on the side with a USB and Gade in a normal spot. That's a very nice shot from here, man. He will allow his teammates to run distraction. Gade, what are you doing? That's 4 kills from him. Monstrous. There's the ace as well. That was nasty from start to finish. That was absolutely disgusting. That was gross. Guy's an assassin. My god. That is how you set the tone. Tym razem przenosimy się na mecz Team Liquid kontra Hellraisers. Niesamowity talent na scenie amerykańskiej, Elish, w świetny sposób wykorzystał swoje umiejętności strzeleckie, broniąc bombsite'u B przed przeciwnikami. Taką akcję musicie zobaczyć. Hellraisers running the clock down and trying to exhaust Liquid. Okay, Elish, that's a nice one tap from you. Flash into pool to allow him to dare to re-peek. Doesn't overextend though. They know they have a good situation now. 35 seconds on the clock, and look where the bomb is on the radar. The bomb needs to be collected. Do they save or something now? Like, this is three players really weak before they've even gone into a bomb site. 20 seconds to go. This is really tough to make this work. Luckily for them, you know, Liquid have only two players on the B bomb site, so maybe there's a chance here, but it's going to be very difficult. And that is already, well, Elish is going to town. God. Oh my god, he's just crushed everyone on the entire team. That is so impressive from Elish. What a decisive round from him. All five, baby. Very comfortable. I tak oto tym niezwykle spektakularnym akcentem żegnamy się z Wami. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. Czytam dla Was Karol Pigismara. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa. Is this the major? Is this just the third day? We saw some good games, an escape from reality. Open your eyes, look at your screen and see. Today the first teams qualify for the major. Major! Oh! Sorry, guys.